17. Jedziemy do głównego budynku TVP. Ten rekord będzie leciał na żywo, wpytają na śniadanie. Fajnie. Jedziemy Nyską, bo trzeba tam przywieźć drążek. Oczywiście w studiu nic nie ma, więc będziemy to sami montowali. Na początku będę ciągnął samochód idąc na rękach, żeby pokazać w ogóle jak to wygląda. Tutaj nikt nic nie wie o co chodzi, oni myślą, że ja będę ciągnął idąc na nogach. Wracamy z nadmorza właśnie. Rozgrzewka, potem będę miał około pół godziny przerwy i podejdę do rekordu wzniesienia drążku. Patrzcie na to, patrzcie na niego. Ja nie mam pojęcia, ile ten samochód koni mechanicznych ma, ale rusza! I to wcale nie za sprawą tych mechanicznych, ale ludzkich rąk i ludzkiej siły mięśni! Wciągam brzuch! O rany! Wojtek, co tam u ciebie? Jest dobrze, ile jeszcze? Proszę pana, hamujemy! Hamujemy, proszę pana! To jest przyrząd do bicia następnego rekordu Wojtka, czyli stojak z drążkiem. Wojtek będzie próbował tam pobić rekord Krzyśka, brata, w wiszeniu swobodnym na drążku. Jeszcze nie sprawdzałem, czy to w ogóle się nie zarwie. Może być. Czekaj, czekaj, masz 21 minut. Ja mam zakwasy na 22 minuty, jedziesz, jeszcze 30 sekund. Tą słuchawką będę wisiał i z mikroportem, więc mam 200 gramów ciążenia więcej, a specjalnie teraz przez tydzień nic nie jadłem. Na nic się to zdało. Za 5 minut zaczynam i teraz zrobię sobie taki ostatni test. Powiszę sobie około 30 sekund, minuty, żeby zrobić ostateczną rozgrzewkę dłoni. Jest bardzo dobrze, bo w ogóle mnie dłonie nie bolą, a czasami są takie dni, że kurde, nawet się nie da minuty powiesić. Teraz jest gitara. Zapamiętajcie, jak te dłonie teraz wyglądają. I potem sobie porównamy, jak będzie po rekordzie. Ja pierniczę, no to jest niestety nieuniknione. W tym rekordzie są takie zasady, że nie mogę mieć żadnej ochrony dłoni, ani rękawiczek, ani taśm. Więc ta skóra na pewno zejdzie. Proszę państwa, drążek gotowy. Rekordzista przyszły potencjalny gotowy. Gotowy? Dobra. Dobrze, odliczamy od trzech do, proszę państwa. 3, 2, 1, hop! Tak! No ruszył. To potrwa. To jest gitara, trzymam się określonego czasu, za każdym razem 20 sekund na rękę. Niech ten spłycki spokój nikogo nie zmyli, proszę państwa, bo mi tutaj serducho wali na potęgę, ale słyszę, że u taty cisza i spokój. Już zastanęło po prostu. Zatrzymało się. Ja się w ogóle nie dziwię, bo tam się dzieje po prostu absolutna potęga. My trzymamy kciuki, ale spójrzcie na tego gościa.
Zaczyna minimalnie skóra schodzić z lewej ręki. minut 43 sekundy, czyli aktualny rekord Polski wśród dorosłych pobit. Teraz lecimy po Krzyśka. Wojciech Sobierajski. Zapamiętajcie, drodzy Państwo, to imię i nazwisko, bo ten chłopak za chwilę na naszej antenie pobije kolejny rekord. To nie jest pierwszy rekord, to jest 8 rekord w jego historii, w tym roku. Wojtek, tak wisi, proszę Państwa, spoglądam na zegar, 18 minutę. Do pobicia rekordu zostało jeszcze 5. Rekord jest pobity! Wojtek Sobierajski! Jasny gwint, chłopie! O rany, to jest ogień. Tak wygląda szczęście, tak wygląda siła, tak wygląda moc i tak wygląda miłość, proszę Państwa. Ej, jesteście mistrzami świata. Udało się! To jest Twój moment glorii i chwały! Brawo ty! I do zobaczenia! Wielko zwycięstwo! A jak się czujesz w ogóle? No już mam bardzo spompowane ręce, tak jak widać. Żyły wychodzą twarde, tutaj jest jak stal. Jak stal, już jesteś ledwo, jak stal. Ledwo tutaj zaciskam dłonie, no. Ale słuchaj, gdyby nie ta skóra, to byś jeszcze powisiał? Trochę bym powisiał, bo by nie było tak ślisko i bym tyle sił nie tracił. A przez to, że tyle sił traciłem, to szybciej spadłem. Po rekordzie czas na posiłek i zobaczymy, czy kucharz się skusi na to. Poczekaj, co to jest? Makaron z mięsem. Połączyć to na patelni jednak? Tak. Ja już to robię, kochany, dla ciebie. To jest danie, które ma rok terminu ważności bez lodówki. O kurczę. Bez żadnej chemii. No dobra, widzę, że makaron będzie al dente, to też jest bardzo ważne. Bardzo fajne. Bardzo przyjemne. Będzie o takie danie dietetyczne. Minuty 45 sekund, tyle wynosi nowy, oficjalny rekord Polski z wisi na drążku, okupiony krwią i skórą, ale to było wpisane w koszta, także nie ma żadnego zaskoczenia. Jakbym miał to szybko podsumować, to ciężko zaczęło się robić od 18 minuty, kiedy ta skóra pękła, te zmiany były coraz krótsze, coraz więcej magnezji brałem, no i potem już wiedziałem, że jak pobiję rekord, to powiesiłem się oburącz. I poprawiłem rekord o 7 sekund, bo Krzychu miał 22:38, więc ja 7 sekund dłużej wytrzymałem. Fajnie, cieszymy się. Szone osy tutaj latają i atakują. To był 8 rekord Polski, który atakowałem w tym roku i 7 zaliczony, czyli mam 7 na swoim koncie. Jeszcze muszę 5 zrobić, a zostały mi 4 miesiące, czyli na pewno w jednym miesiącu będę atakował 2. I tyle, widzimy się za miesiąc w kolejnym odcinku. Tylko zwycięstwo!